Jak już było wspomniane, jestem opiekunem szympansów w naszym ogrodzie zoologicznym warszawskim. Także no już parę lat mam tego doświadczenia, jak się z nimi współpracuje, jak się dla nich pracuje, ponieważ szympansy, jak wiemy, są bardzo blisko nas spokrewnione. I do rzędu naczelnych należą małpy człowiekokształtne, które się dzielą na człowiekowate, do których należą ludzie, szympansy, bonobo, goryle oraz orangutany, więc jesteśmy w tej samej jakby gałęzi. Natomiast jeszcze do człowiekokształtnych należą gibonowate, także do gibonowatych kilkanaście gatunków gibonów należy. Więc tak mniej więcej wygląda nasze drzewo genealogiczne i nasze powiązania. Co jeszcze się dodatkowo rzuca, to nasze wspólne geny, a do tej pory no 98%, nawet ponad 98% się doliczono tej całej zbieżności. Także szympansy są bliżej nas spokrewnione niż chociażby by były spokrewnione z gorylami, więc to też jakby mówi o tej niezwykłej bliskości, jaka nas łączy. Natomiast jeśli chodzi o występowanie, no to w naturalnym środowisku występują jedynie w Afryce Środkowej w 21 krajach. I obecnie jest to około 150 tysięcy osobników, także są zaliczane do gatunku zagrożonego. I niestety ta bliskość człowieka i szympansa do tej pory niestety nie była dla nich na plus. Wykorzystywaliśmy te wspaniałe istoty dla swojej jakiejś radości, dla rozrywki. Później również odkryto w nich wspaniały materiał badawczy, przez co naprawdę miliony tych osobników naprawdę mocno ucierpiały psychicznie, fizycznie, a nierzadko skończyły po prostu śmiercią w wyniku naprawdę drastycznych badań okrojonych na szeroką skalę, szczególnie w Stanach, w Japonii również, no w Japonii może mniej, no i w Europie również były laboratoria biomedyczne na szeroką skalę prowadzone, aczkolwiek no na szczęście doszliśmy do takiego etapu, iż cały interes już jest praktycznie na finiszu, żeby został zamknięty. Jeszcze w Stanach zostało kilka ośrodków, które tam dogorywają, ale właściwie w tym momencie jest szukane miejsce dla tychże osobników w sanktuariach. A jeszcze wcześniej tutaj wspomnimy o wspaniałej osobie Jane Goodall, która dzięki swojej wytrwałości, pasji i zaciętości w latach 60. zaczęła właśnie prowadzić jedyne w tamtych czasach na taką skalę obserwacje szympansów w naturze. I to ona pokazała właśnie światu, jak są to wspaniałe istoty. Podkreślę, że będę cały czas jakby mówiła o szympansach, zamienię jako istoty, ponieważ zwierzęta jakoś mi tutaj nie pasuje. Po prostu uważam, że naprawdę są bardzo, bardzo bliskie nam emocjonalnie i no fizycznie też, ale nie wiem, jakoś tak nie lubię mówić o szympansach jako o zwierzętach. Także również Jane Goodall właśnie otworzyła ludziom oczy na to, jak są właśnie emocjonalnie bliskie nam, że prowadzą właśnie życie stadne, rodzinne,
oparte na bardzo głębokich więzach, również i innych zależnościach, jak potrzebują swojej wzajemnej bliskości, ale również są bardzo, bardzo przebiegłe w tym wszystkim, potrafią politykować, tak jak my ludzie i to też jest, to jest zaskakujące, właściwie cały czas czymś nas zaskakują w swojej przebiegłości i też uważa się, iż posiadają teorię umysłu, tak? Także są trochę na wyższym pułapie ogarniania całego świata, otoczenia, swojej społeczności, w której żyją. Jak i również Jane Goodall wskazała na to w swoich obserwacjach, iż szympansy używają narzędzi, coś, co do tej pory ludzie przypisywali tylko sobie, tak? Tą niesamowitą umiejętność, także i szympansy również do tego stopnia rozwoju doszły. I dzięki niej powstało, dzięki jej walce również, powstało wiele organizacji właśnie na rzecz tych szympansów, które były wykorzystywane w laboratoriach, w rozrywce czy w innych sektorach, tak? I po bardzo wielu latach, no w dziesiątkach lat, doszliśmy do etapu właśnie, gdzie te laboratoria są zamykane i powstają w tym momencie sanktuaria, ale również nie zapominajmy o szympansach, które zawsze były, są, no i będą w ogrodach zoologicznych. I już tutaj powiem, jak należy to rozdzielać, ponieważ tak, w sanktuariach mamy zwierzęta z laboratoriów, które właściwie mają dożyć godziwej emerytury. Tak? Czyli ich się już nie rozmnaża, są całkowicie jedynie się dba o ich szczęście w każdego dnia. Natomiast szympansy w ogrodach zoologicznych są objęte programem hodowlanym, mającym na celu utrzymaniem odpowiedniej populacji w niewoli jako rezerwuar genów na wypadek, gdyby właśnie w pewnym momencie się okazało, że tych szympansów w naturze jest za mało i trzeba by było jakąś tutaj podjąć akcję właśnie restytucji i zasiedlania ponownego tymi osobnikami, tak, z niewoli. I jeżeli się pojawia pytanie, dlaczego trzymamy te wspaniałe istoty w ogrodach zoologicznych, to ma to tutaj właśnie takie dalsze znaczenie na rzecz ich ochrony, tak, w przyszłości, oby nigdy do tego nie doszło, żeby zniknęły z afrykańskich lasów, dżungli, ale należy mieć rękę jednak na pulsie i to wszystko kontrolować. I tak jak już wspominałam, ważne jest w tym wszystkim, żeby szympansy w niewoli były szczęśliwe, żeby zadbać o ich dobrostan, o ich wymagania fizyczne, emocjonalne, psychologiczne, które są bardzo podobne do naszych, tak jak my mamy, ludzie. Aczkolwiek, no niestety, może to być złota, diamentowa klatka, ale to będzie nadal klatka, więc nigdy na 100% mamy tego świadomość, nigdy na 100% nie będą one szczęśliwe, tak, w takich warunkach. Natomiast możemy przyłożyć wszelkich starań, żeby się czuły jak najbardziej komfortowo. Więc teraz może przejdę do konkretów i przedstawię właśnie te potrzeby, jakie wynikają z natury szympansów. Otóż pierwsza podstawowa to jedzenie. W naturze szympansy
Dieta szympansów składa się z różnych owoców, roślin, jak i również owadów, mniejszych ptaków, czy nawet ssaków, tak? Ponieważ szympansy, jak zostało to zaobserwowane, również organizują polowania i idzie im to bardzo dobrze. Także również w niewoli trzeba pamiętać o bogatej diecie, jak i wymyślaniu różnych form utrudniających zdobycie tego jedzenia. Tak jak widać tutaj na zdjęciu, na przykład podajemy picie w butelkach, czasem im mrozimy. Oczywiście non-stop mają dostęp do poideł, ale szczerze mówiąc zawsze czekają na te butelki z różnymi napojami, ponieważ też staramy się przy każdym pojeniu, a są to dwa pojenia dziennie, rano i wieczorem, żeby każde pojenie było, każdy napój był inny, tak? Tak samo różnego rodzaju wzbogacenia, mające za zadanie właśnie utrudnienie zdobycia tego jedzenia, więc tu na przykład widać na zdjęciu ziarno, które oblizuje drewniane talarki, które są wysmarowane w środku masą karmelową, bądź jakimiś, no też wymieniamy to jakimiś jogurtami, bądź innymi właśnie takimi mazidłami. Jak i również dobrze jest, no, staramy się podawać im bogatą dietę złożoną z różnorakich owoców, warzyw, jak i również produktów takich, które my sami ludzie na co dzień podjadamy, a szympansy szaleją, ponieważ cukier również im mocno uderza do głowy, więc za wszelkie słodkości by się dały pokroić. Ale no, tutaj oczywiście jest nasza jakaś tam rola, żeby to w pewien sposób kontrolować. Także też na przykład się mrozi jogurty bądź inne mieszanki owocowe, co utrudnia tutaj dotarcie do tych smakołyków. Tutaj również cały czas te talarki są pokazane, jest ponadto kołek drewniany z dziurkami, gdzie można właśnie powtykać przeróżne bakalie bądź inne drobne smakołyki. Tutaj Liza ma specjalną grzechotkę, jak to mówimy. Zabawka skonstruowana z plastikowej, z rury PCV, gdzie jest jedna mała dziurka. Do środka są wsypywane właśnie różne ziarna suche i szympans musi troszeczkę się napracować, żeby to wszystko wytrząsnąć, bądź jakoś, no właśnie tutaj Liza patyczkiem kombinuje, żeby zdobyć to jedzenie. Także z diety przejdźmy na ruch. Jak dobrze wiemy, szympansy są bardzo, bardzo mobilne. Są no, tak jak większość małp, bardzo sprawne i potrzebują tego ruchu. Dlatego też trzeba zapewnić im taką możliwość, żeby mogły rozwinąć skrzydła, żeby mogły trochę się powspinać. Są bardzo silne, więc właściwie dla nich jakieś takie bujanki, tak jak tutaj właśnie można zauważyć na konstrukcji drzewnej, to praktycznie jest nic. Jak się zawsze mówię, że człowiek jakby zyskał na precyzji ruchów, natomiast szympans zdecydowanie na sile. Dorosły szympans jest 7 razy silniejszy od dorosłego mężczyzny, także to naprawdę robi wrażenie. Kiedyś miałam okazję z 4-letnią Lucy
walczyć o miotłę, którą chciała sobie zagarnąć. I muszę przyznać, że miałam wrażenie, jakbym się ze słoniem mocowała. Także jest to naprawdę niesamowita tutaj siła, sprawność. Także imponujące i należy dbać o to, żeby właśnie szympansy mogły się w odpowiedniej ilości wyszaleć, wybawić, wychodzić też, ponieważ w naturze społeczności grupy szympansie przemierzają praktycznie cały czas, jakby nie mają swojego stałego, ograniczonego terytorium, tylko w poszukiwaniu jedzenia właśnie zmieniają swoją pozycję. No i dlatego też mają trochę taką naturę wędrowniczą. No niestety w sztucznych warunkach nie da się tego do końca zapewnić. Trzeba by naprawdę dysponować sporym areałem, może najlepiej dzielonym na sekcje od czasu do czasu, właśnie coś tam zamykane, otwierane, żeby miały tą zmienność. Ale na pewno właśnie należy pamiętać o tych różnych konstrukcjach umożliwiających wspinanie się, podciąganie i to właśnie głównie w przestworzach, ponieważ szympansy większość czasu spędzają w naturze, w kronach drzew, tam się komfortowo czują i to należy też spełniać w niewoli, również w klatkach, w klatkach, w których nocują. Dobrze umieszczać wszelkie półki wyżej, ponad stan opiekuna, żeby mogły obserwować nas z góry, wtedy czują się komfortowo, nie czują się osaczone. Jak już wspomniałam o koronach drzew, tak, w ciągu dnia sporo czasu w nich spędzają, ale również noc spędzają wysoko, budują co noc nowe gniazda. Wydawałoby się, że jest to mało ekonomiczne przedsięwzięcie czasowo, ale z drugiej strony jest to bardzo higieniczne, ponieważ wszelkie zanieczyszczenia, czy chociażby pasożyty skórne są zostawiane w starym gnieździe, natomiast nowe świeżutkie jest komfortowe i jak najbardziej akceptowalne. I też trzeba o tym pamiętać w sztucznych warunkach, zapewniając różnego rodzaju substraty właśnie umożliwiające budowanie takich gniazd. My najczęściej na przykład stosujemy wolinę, czyli wełnę drzewną. Tak, tutaj widać, pod Judy troszkę tam sobie zagarnęła na wybieg, aczkolwiek no, głównie one dostają ową wolinę już w klatkach nocnych do spania. Natomiast nadają się do tego wszelkiego rodzaju, chociażby koce, jakieś inne właśnie materiały tekstylne. Z kartonów również bardzo lubią sobie budować gniazda, z jakichś gałązek, jeżeli dostają do jedzenia, ponieważ trudno niestety, ale utrzymać rosnące drzewa z liśćmi dostępne dla szympansów. U nas kilka jest niestety, ale ogrodzonych mocno pastuchem, ponieważ bez tego pastucha szybko by zostały ogołocone i zostały tylko suche pałąki. Na kolejnym zdjęciu widać, jak Mandy z Haną się pięknie usadowiły w koszu wiklinowym, który no właściwie miał być zabawką, nie tylko w ciągu dnia, one jednak inne tutaj znalazły dla niego przeznaczenie. Także widać tutaj tą wielką potrzebę budowania gniazd.